taki niesmaczny dzisiaj trochę temat. Dupa. Witam wszystkich w punkcie zaczepienia. Ja jestem Irek, to jest mój kanał, w sumie coraz bardziej rowerowy. Skąd taki temat? Tam za mną, średnio widać, stoi mój nowy rower, o którym też zrobię odcinek, ponieważ mój nowy rower jest najlepszym dowodem na to, że nie ma rowerów. Ale to kiedy indziej? To jest rower, który kupiłem po to, żeby pojeździć sobie troszeczkę dłużej. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy wyskoczyłem na troszeczkę dłużej niż moje normalne w koło komina po pracy. Jak zwykle, zanim przejdę do konkretów, troszeczkę wam powiem, o co chodzi z tą odparzoną dupą, dlaczego akurat dzisiaj i tak dalej. Wyskoczyłem dzisiaj na troszeczkę dłuższą rundę niż zazwyczaj. Rano umówiłem się z Julią, jeżeli nie wiecie, kim jest Julia. Tutaj macie odnośnik do filmu. Ci, którzy wiedzą, powiem wam tylko tyle, że Julia została unieruchomiona. W piątek mam się zamiar spotkać z nią następny raz i zrobimy materiał o tym, jak to się stało i co będzie dalej. A dla mnie tak naprawdę dzień dopiero się rozpoczął. Pojechałem później odwiedzić Liska z Jonathanem, którzy byli na patrolu. Są to takie eventy, które organizuje nasza firma dla różnych firm, które chciałyby przeserwisować rowery ludzi, których zatrudniają. I muszę powiedzieć, że chłopaki mieli kupę roboty, ale przynajmniej pogoda jest dobra. O co chodzi z tą odparzoną dupą? Większości z nas, może w sumie nie większości, ale jakiejś części z nas na pewno to się od czasu do czasu zdarza albo zdarzyło kiedyś i gdzieś tam te traumatyczne przeżycie zostaje w głowie i zastanawiamy się, co będzie dalej i jak sobie z tym poradzić. Ja mam sposób. Mi zdarzyło się to w najbardziej nieodpowiednim momencie. Zdarzyło mi się, kiedy byłem drugi raz w Beskidzie Wyspowym i w sumie pierwsza jazda. Wieczór wcześniej witaliśmy się z Liskiem i z Siwikiem i później na drugi dzień w oparach karbidu, produkowanych głównie w sumie przez Liska, wybraliśmy się na Luboń Wielki i na Szczebel. Na Luboniu Wielkim pierogi w schronisku normalnie, zwyczajowo i później dzila w dół, następnie Szczebel. Normalnie wszystko wyparowało, to co miało wyparować, tylko że ta część ciała, na której siedzimy, nie ma jak odparować tej wilgoci i ta wilgoć zbiera się w tak zwanej pieluszce. I jeżeli szybko się tej pieluszki pozbędziemy, to jest pół bidy, ale jeżeli postanowimy jeszcze później usiąść i uzupełnić płynę, że tak to nazwę, może się zdarzyć tak, że ta wilgoć plus sól plus bakterie i tak dalej sprawią, że pośladki nam się po prostu odparzą i jesteśmy unieruchomieni na jakiś czas. Co w moim wypadku było straszną tragedią, ponieważ na następny dzień mieliśmy zaplanowaną dalszą jazdę. Ja byłem tam tylko kilka dni, więc powiem wam, że nigdy, znaczy zdarzało mi się wcześniej, ale nigdy do tego stopnia, że ledwie mogłem pójść do apteki i z taką nadzieją w sercu, że będzie stara aptekarka, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w każdej aptece są dwie aptekarki, jedna jest stara i brzydka, a druga jest młoda i niebrzydka. Więc z nadzieją w sercu, że będzie ta stara i nazwę to inaczej, niebrzydka, nieatrakcyjna, nieładnie, nie ma brzydkich kobiet, nie tak atrakcyjna już, o. Z taką nadzieją w sercu, ponieważ łatwiej byłoby mi się zwierzyć, to trochę tak jak pójść do babci, do cioci i powiedzieć o wstydliwym problemie. Szedłem z tą nadzieją w sercu do apteki, oczywiście moje nadzieje się nie spełniły, więc musiałem się przełamać i powiedzieć, na czym polega mój problem i otrzymałem od tej pani maść Alantan, żel w sumie Alantan. Żel Alantan, który jest stosowany miejscowo, nie znam jego pełnego zastosowania, tak naprawdę nie czytałem ulotki, powiedziałem po prostu, co mam zrobić, powiedziała mi, że żeby posmarować te miejsca i bez gaci próbować przespać całą noc na brzuchu. Jak przespać całą noc na brzuchu, to jest kolejny problem i tutaj muszę powiedzieć szczerze, że alkohol pomaga, a że mieliśmy zaplanowany też wieczór, więc udało mi się przespać całą noc na brzuchu. Pamiętajcie tylko, że jeżeli użyjecie tego sposobu, zamknijcie drzwi na klucz, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto może wejść, kiedy mieszkacie w guesthouse, hotelu i tak dalej. Jaki był efekt, jaki był skutek? Na drugi dzień, w sumie ta noc nie była też zbyt długa dla mnie, obudziłem się po prostu jak nowonarodzony, jeżeli chodzi o tą część ciała, która normalnie nic z budzeniem nie ma wspólnego. Nie czułem tam nic. Mało tego, ta skóra, która była podrażniona do tego stopnia, że w niektórych miejscach to już było prawie jak rana, jak odleżyny, wyglądała jak pięta. Znaczy wyglądała, ciężko powiedzieć, nie jestem aż tak wygimnastykowany, żeby zobaczyć, jak to wyglądało, ale skóra była taka jak na dłoni, więc mogłem śmiało wskoczyć na rower i jeździć dalej, co poskutkowało bardzo fajną rundą z Liskiem, 6 browarogodzin. Ten termin powstał właśnie po tej rundzie, o której może też wam kiedyś opowiem.
Więc pamiętajcie, żel Allantan, ale pamiętajcie też, żeby przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek nieodpowiednio stosowany może was wysłać do piachu. W następnym odcinku będzie o Julii, z którą się nie miałem za dużo czasu porozmawiać i po prostu musiała sobie odjechać w siną dal na swoim dziwnym sprzęcie na rehabilitację, którą ma 3 razy dziennie, ale to może już ona wam sama o tym opowie. Spotykamy się w piątek, nie będzie miała też zbyt wiele czasu, więc myślę, że chwilę pojeździmy i opowie. Później będziemy mogli może usiąść i gdzieś opowie o tym, jak to wyglądało, co się stało, jak to wygląda u niej i co będzie dalej, ponieważ muszę powiedzieć, że dla takiej osoby jak ona to jest tragedia. To tak jakby pianiście połamać palce. Wszystko na dzisiaj i widzimy się, kiedy się widzimy.